z prośbą, żeby się, słuchajcie młodzi, przedstawicie się, pan najpierw głos widza i jeszcze póki nie nagrywam, to chciałam powiedzieć, że ja bym chciała, oczywiście to zrozumieli, o co tu chodzi. Sama mimika ciała jest bardzo interesująca, jak samymi nogami tak naprawdę i jednym przedmiotem pokazać emocje. Bo to jako osoba, która też występuje teatralnie, jest bardzo interesująca i trudna. Główny bohater, ten wynalazca, przynajmniej tak to odczytuję, on robił coś, a potem to zaniedbywał, porzucał, nie zwracał uwagi na to, co już dokonał. Zatracił się właśnie, zatracił się w pracy nad nowym, bez żadnej refleksji nad tym, co już stworzył, nad tym, co już ma. I to doprowadziło do jego klęski. Jako forma, która bez słów wyraża jakąś treść, komiczną, śmieszną na podstawie ożywionych przedmiotów. No muszę przyznać, że króluje ewidentnie przekaz wizualny i ten przekaz wizualny porywa widza. Na pewno interpretacja czysto teoretyczna będzie bardzo mocno indywidualna. Znajdź swój punkt widzenia. Na pewno jest to duża zmiana, jak co roku kontrapunktu. Ta zmiana jest zaskakująca. Przyznam, że dużo bym dał, żeby zobaczyć minę Duczyńskiego. To mi przez tak pierwszą połowę wydawało się, że wiem, o co chodzi, ale pod koniec to jednak wątpię w swoje możliwości poznawcze i interpretacyjne i nie jestem pewien. Bo na początku myślałem, chyba jest to o wpływie człowieka na środowisko, o tym, jak bardzo jako ludzie lubimy zmieniać rzeczywistość, kontrolować. Ale tam na końcu nie jestem pewien. Nie jestem pewien do końca swoich wrażeń. W sensie wrażeń jestem, podobało mi się, ale o czym to było? Nie jestem pewien. Zwłaszcza końcówki. Ostatnie 2 minuty nie wiem. Jestem prawie pewna, że to było coś ze społecznością, z ludzką, może upadkiem społeczności. Było bardzo urocze i bardzo mi się podobało, ale też nie do końca wiem, o co chodziło.